Tam, ta-da-dam, jesteśmy przy Village Square na obiadku po kościółku. Wieczorem w niedzielę. A wy jesteście tutaj z nami. Kolejny vlog dla Was, który zaczynamy restauracją przy orkiestrze. W restauracji Village Square, niezależnie co zamówicie, dostajecie zawsze na początku popcorn, no a do obiadu, przed obiadem właściwie, świeżo pieczony chleb z masłem. Chłopcy wzięli tacosy z frytkami. Frytki są tutaj takiej domowej roboty, szerokie, z ziemniaków. Ja wzięłam gyrosa, oczywiście wszystkiego nie zjadłam, musiałam zabrać do domu. Pawełek chciał hamburgery, a James sobie wziął naleciutko zupę ryżową z kurczakiem oraz sałatkę. Yummy. Looks good. Już nic nie ma, wszystko zjadłeś. Dzieciaki, jak to dzieciaki, wygłupiają się, zjedli, chcieli iść poza restaurację, więc wyszli. No a później mieli pomysł oczywiście, żeby pójść na pieszo do domu, bo już im się chwilkę z nami siedzieć nie chciało, wiadomo. Chłopcy poszli z buta do domu, a my jedziemy samochodem, bo tutaj jest u nas to blisko. Where did they go? Did they stop at the... Oh, they're going there. Can you like go into a Target so I can... Uśmiechy do kamery! Jak ładnie idą z braciszkiem. Kto pamięta ten mój mały niby fireplace? Ale powiem wam, że zobaczcie. Ten moss stwardniał się, to było zieloniutkie. Ten mech się najwięcej nadaje po prostu w domu, a tu wyblakł i miska czarna się zrobiła. Poczekajcie, o, można chyba wyczyścić. Ale ogólnie, no nie wiem. Szału nie ma z tym takim, powiem wam szczerze. Ładnie wygląda z daleka, ale tak to, bo ja wiem. Nie wiem, czy drugi raz bym to zrobiła. Ale ciepło daje, nie z tej ziemi, fajnie. Ja sobie tutaj przy tym trochę usiądę i powiem wam, bo dawno temu już było takie pytanie typu o podatki. Ja wiem, że raz na jakiś czas ja wam o tym mówię, podatki wiadomo się zmieniają, jeżeli chodzi o nieruchomości na dom. No i na dzień dzisiejszy, na dzień obecny, w stanie Illinois są jedne z wyższych podatków na nieruchomości. W Chicago to jest trzecie co do wielkości i również jest to dosyć drogie miasto. Wiem, że chyba na początku jest pierwsze, jest Nowy Jork albo Los Angeles. Właśnie nie wiem, które jest pierwsze, w każdym razie Chicago plasuje się na trzeciej pozycji. Obecnie na tą nieruchomość mamy 11 tysięcy dolarów. 11 tysięcy, ktoś powiedział, że o Boże, ale dużo. Jest dużo i nie jest dużo, bo jeżeli chodzi o stan Illinois,
to nie jest to dużo. Domy takie jakby pałace, już takie mniejsze, z wieżyczkami i w ogóle takie bardziej mansions. A mamy tu niedaleko, obok w osiedlu, to właśnie w tej okolicy, niedaleko nas, są takie domy, gdzie są właśnie ponad milion. Tam podatki, z tego co wiem, są ponad od 18 tysięcy dolarów wzwyż, bo zależy to właśnie od działki, od wielkości domu. No i domy tam są ponad 450-500 metrów kwadratowych, jak nie większe. To takie najmniejsze są 450. Tak, Pawełek? Cześć, już się skończyliście bawić z Kenim? Już się skończyliście bawić? A nie brudź szybek! Pawełek, mama was cleaning it up. A to główienko, za przeproszeniem, mu się skończyło. To dosłownie nawet nie 10 minut się pali. Trzeba by było nalać całe pod pełno, żeby się paliło cały czas, więc... Dzisiaj miało być tak gorąco, a jest akurat przyjemnie. Jest takie 25 stopni. O. U sąsiadki się pali do góry też w takim... Tak mają łazienkę, takie duże okno, jak i my. Tam wiadomo, że jest łazienka, mają te światła tam do góry, więc... Ten... No, i robią przy domu. Ale widzę, że im trawa, tak jak mieli zawsze... taką pospalaną. Widzę, że u nich ta trawa doszła do siebie, nawet ładna jest. No, no kończąc o tych podatkach, także 11 tysięcy to jest i dużo, i mało, bo z kolei na południu i w ogóle w innych stanach najtańsze chyba są w Nevadzie, w Arizonie podatki. I tam są te podatki chyba nawet, nie wiem, maksymalnie 1000 dolarów. Oczywiście to wszystko zależy od pola, ile macie akrów, ile macie powierzchni domu. Ale coś za coś, ja mówię. Dlaczego? Dlatego, że na przykład na Florydzie... Nie... Floryda to jest w ogóle na półwyspie, tak? Jest ten taki cypelek Florida Peninsula. I... Ale duży samolot leci. Nie wiem, czy będziecie widzieć. I na tej Florydzie nie buduje się basementu i tam z kolei z racji na huragany, tornada i wszystko inne, szczególnie huragany, no niektóre domy budowane są na palach, to już bardziej tak na południu Florydy i wiem, że mają bardzo drogie ubezpieczenie od powodzi, od zalania, no bo właśnie często jak zmyje coś i praktycznie dużo domów idzie pod wodę, No to takie ubezpieczenie, wiadomo, firmy ubezpieczeniowe, żeby odbudować dom, muszą mieć to ubezpieczenie drogie. Także płacicie normalne podatki na dom tańsze, no ale za to idzie to ubezpieczenie w górę, także coś za coś. Do tego dochodzi jeszcze fakt, że Floryda stała się bardzo popularna, w związku z czym Floryda i nawet stany, które kiedyś nie były popularne, Kentucky, Tennessee, północna i południowa Karolina, wszystkie te, gdzie kiedyś tam... No tak nie za bardzo, tylko Floryda się słyszało, a teraz po prostu ludzie się przenoszą na południe i że ta Floryda już jest naprawdę taka zaludniona, no to dużo osób wybiera i południową Karolinę, i północną, i jakieś tam Virginię, cokolwiek, aby było trochę niżej, jeżeli chodzi właśnie o północ Stanów, no bo tam jest generalnie zawsze cieplej, tak? Więc w związku z tym, może podatki są tanie, ale słyszałam o takich właśnie dziwnych zależnościach, że z kolei domy są bardzo drogie. Od pandemii domy się strasznie, strasznie poszły w górę. Tutaj w sumie też, ale tam jest taki fenomen, że na przykład tutaj ja mieszkam w domu, który warty jest teraz pół miliona dolarów, a kupiliśmy go za 300 tam ileś tysięcy dolarów, 330 czy ileś. I ten dom no, wygląda na swoje pieniądze, że tak powiem. Tak, jest ładny, dostojny, tam trochę tej cegły ma z przodu. Wiadomo, większość jest tego, jak tu widzicie, tego sidingu, ale to jest takie charakterystyczne w Ameryce. A na przykład wiem, że i tam niektóre dziewczyny z Instagrama i inne dziewczyny Polki powyprowadzały się właśnie do takich stanów na południe, jakaś Kentucky, Tennessee, Alabama.
I tam te domy kiedyś były naprawdę bardzo tanie, 170, 200 tysięcy, a teraz dom, ja to mówię, taka chatka puchatka, połowę z tego, co ja mam, 400 tysięcy dolarów. No tylko dlatego, że tam jest ogólnie cieplej przez cały rok. No nie wiem, no ja bym raczej, my lubimy ten fakt tutaj, że są te cztery pory roku, wiadomo, chciałoby się, żeby czasami było trochę cieplej. Zimy ostatnio parę lat nie są aż tak dokuczliwe. No nie musimy mieć, fajnie, no jak jest jesień troszkę dłużej, do listopada, grudnia, zanim się zrobi tak naprawdę bardzo zimno. No ale jak nie ma, to nie ma. No wiecie, ja bym raczej w Tennessee nie chciała kupić jakiejś domku, chatki, puchatka za 400 tysięcy dolarów, tylko dlatego, że klimat jest ok. No i podatki mam tańsze, no ale co z tego, jak za dom musiałam wyrzucić więcej, no to też jedno w drugie. I my na to tak na razie patrzymy, nam się tutaj podoba, lubimy Chicago, lubimy okolice. Nasze okolice to już w ogóle są mega, że można wszędzie praktycznie z buta dojść, więc tak, tak wyglądają u nas podatki. No jest to drogo, bo nawet jak się spłaci cały dom, no to na dzień dzisiejszy trzeba będzie 11 tysięcy, czyli co miesiąc praktycznie 1000, prawda? A na przykład za 10 czy ileś lat z tego 11 tysięcy, no to wyjdzie na przykład 15 tysięcy. Więc żeby w ogóle mieszkać w takim domu, no to trzeba będzie po prostu podatki płacić. Czyli te podatki wyniosą ponad 1000 dolarów. No ale z drugiej strony, to albo zapłacicie te podatki, albo kupicie znowu sobie nowy dom, gdzie możecie iść na mniejszy dom, gdzie podatki są mniejsze, no ale nadal coś będziecie musieli płacić, tak? Nawet jak spłacicie, to coś będzie trzeba płacić. Na przykład, aby się to sprzedało i za gotówkę kupiło co innego. Nie ma tak, że nie będzie płacić, więc albo wynajmujecie i płacicie, dajecie komuś, albo po prostu jak spłacicie dom, te podatki, koszt utrzymania domu, wasze też jakieś są, no nie ma, jak to się mówi tutaj, free lunch in America, nie ma za darmo lunchu. Kiedyś może się gdzieś wyprowadzimy, ale na dzień dzisiejszy jest ok tutaj, gdzie jesteśmy. Ja walczę, moi drodzy, ale z kim walczę? Od jakiegoś czasu w lato robią nam te łaspy, muszę tutaj wam przetłumaczyć, to jest krzyżówka chyba pszczoły z osą, coś takiego. Robią nam te łaspy w tych okiennicach, sobie tam wlatują, może robią jakieś, nie wiem, płaskie gniazdo, nie mam zielonego pojęcia. W każdym razie, no, tych okiennic u nas tutaj, zaraz wam pokażę, nie można ściągnąć. Znaczy można, ale to jest robota, gdzie James przywiercał do cegły i to nie było proste zadanie. Kupił na nie spray, sprayował. Słuchajcie, nic, one jeszcze jakby ich więcej było. I tylko właśnie tutaj, w tym oknie, w tych okiennicach od naszej sypialni. A raczej tak u chłopaków nie zauważyłam. Nie wiem, czy zauważycie. W każdym razie ja już w desperacji, no teraz akurat nie przyleciało, ale dosłownie w minutkę i będą nowe, patrzcie, o. Ja w desperacji, one wchodzą przez te wszystkie szczeliny, zaczęłam, to jest Windex, ale tu jest ocet. Zaczęłam je tak pryskać. Otworzyłam obydwa okna, pryskałam wszędzie, i walczę z nimi. Ponoć ten ocet tylko i wyłącznie je odstraszy. Ale ja mam wrażenie, że po tym occie to ich jest jeszcze więcej. Nie wiem, oglądałam na internecie, już tak zaczęłam właśnie oglądać. Jedni mówią ocet, drudzy mówią o następnych. Tutaj słabo to widać. A drudzy mówią ten, benzyna. No ale mój James mi mówi tak, będziesz kombinowała z benzyną, że pójdzie do chata z dymem. No i z jednej strony ma rację. Myślałam, że jak tak posprayuję, ja wiecie, nie chcę tej kratki ściągać. James jak je sprayuje, to ściąga kratka. Ja nie chcę, żeby mi wleciały do domu. Więc, o proszę. Więc ja przez tą siatkę chciałam je tylko tak złapać chociażby. No i patrzcie, tu są trzy czy cztery. Widzicie?
dużo teraz, o. Patrzcie, i wchodzą mi tam w środek, a jak je postraktuję, no nie, ja już połowę tego nalałam tutaj, tak dużo tego octu i nierozcieńczonego, to ja jeszcze jakbym je więcej, ach, powiem szczerze, że wiatra, walka z wiatrakami. Także taka sytuacja. Teraz walczę z łaspami, bo jak ja tutaj pracuję, teraz tak sobie trochę wolę tutaj, bo jak idę do basementu, to ich nie widzę, ale naprawdę no, wkurzają mnie, bo nie chcę, żeby porobiły nie wiadomo jakie plastry tego wszystkiego. Wiecie, o co chodzi. Także kto ma jakiś pomysł na łaspy, dajcie znać. Sobie profesjonalnie wypielanie ząbów. Zębów nigdy nie miałam. No, ale doktor zasugerował, bo pytałam się o te licówki. Jeszcze parę z Was mnie pytało, czy w końcu zdecyduje się na te licówki, czy nie. Więc okazuje się tak, że doktor mówi, tak, mam ładne zęby, ale tam ta koronka jedna, co już mam ją 20 lat, ona była robiona do zębów tak zwanych motylków, które miałam kiedyś, więc ona nie pasuje i dlatego z przodu tego nie widać, ale z boku po prostu ten ząb trochę odstaje, zrobiła się tam luka i w ogóle. Poza tym to już jest taka starsza koronka i mówi, że jeżeli dla estetyki, to on by proponował po prostu wymienić tą koronkę, no i uśmiech na pewno będzie, po prostu będzie prosty. Optycznie będzie to wyglądało, nie muszę mieć idealnych wszystkich zębów. No a ja oczywiście nie chciałam na praktycznie trzy zęby, które się przesunęły, aparatu, prawda? No, z powrotem, 15 lat później. Tak więc dentysta powiedział, takiego młodego, fajnego dentysta mam, nie, lekko po 30 jest, no i powiedział, że to by proponował. Ja normalnie bym takie rzeczy zrobiła w Polsce, jeżeli chodzi o masowe naprawianie na przykład, bo pomimo, że mamy tu ubezpieczenie, no to jednak te koszta po tym całym części, które ubezpieczenie zapłaci, to nadal wychodzi to na to, że no trzeba za te zęby trochę zapłacić. W związku z tym, że ja bym musiała lecieć do Polski i mnie się tylko opłaca, to wtedy, kiedy na przykład miałam chyba 3 czy 4 lata temu, wymieniłam sobie tam, nie wiem, z 8-10 plomb takich starych, nawet jeszcze z tyłu srebrnych, które miałam. No to wtedy no mnie się opłacało, tak? Bo i tak lecę do Polski i tak, no i wtedy mam robione 10 zębów. Jeżeli mam robione 1-2 zęby, no to chociaż koronki tutaj są drogie, no to mnie się to po prostu no, nie opłaca, bo raz, że muszę czekać na następny rok, kiedy, no, kiedy będę do Polski leciała, bo w tym roku nie lecę, jak wiecie. Jest zresztą u nas już prawie koniec wakacji, bo koniec wakacji to znaczy, że dzieci idą do szkoły, a idą od połowy sierpnia.
a idą od połowy sierpnia, więc w tym momencie no wedle tam jednego czy nawet dwóch zębów mnie się po prostu do Polski nie opłaca lecieć. Więc robię sobie to tutaj. Ale żeby sobie to tutaj zrobić, on mówi, ma Pani fajne, jasne ząbki, ale zobaczymy, czy możemy te korzenie, bo ja mam korzenie trochę żółte, korzenie generalnie, no nic na nie nie można zrobić, no ale ten dentysta powiedział, może nam się uda je troszkę wybielić, żeby te ząbki były ładniejsze, później jeszcze dostanę do domu coś takiego, co mi pomoże, jak piję kawę, żeby je raz na jakiś czas tak po prostu wybielić. No ja zawsze korzystałam, zawsze, już dawno nie korzystałam z tego, ale jak wybielałam sobie zęby, to zawsze to było jakimiś typu z Walmartu, czy tam właśnie z naszej apteki, nic takiego profesjonalnego, więc myślę, że teraz po prostu w to zainwestuję i sobie te zęby wybielę, no i zobaczę, jakie będą rezultaty. Tak więc idziemy. Ludzie, ludziska, pierwszy raz profesjonalnie miałam wybielane zęby. O Boże, ale to boli. Trzy razy aplikację mi nałożyła, nie chce mi się nawet mówić. Czuję, jakbym sobie chciała wyrwać włosy z cebulkami. Dla mnie są tylko troszeczkę jaśniejsze, ale zajmuje to ponoć 48 do 72 godziny, zanim kompletnie kolor taki jak ma być się pojawi. Dlatego przez 72 godziny nie można pić nic takiego, ani kawy, ani herbaty. O Boże Święty. Umrę, słuchajcie. Nigdy nie wiedziałam, że to tak boli, bo nie miałam profesjonalnie w oficie nigdy robionych wybielanych zębów, tak więc powiem Wam szczerze, że nie ciekawie. Boli mnie. Ponoć po dwóch dniach ma ustąpić. Mam sobie wziąć ibuprofen czy Tylenol. Zobaczymy. Tak więc... O, już rzeczy, słuchajcie, są już na Halloween. Koniec lipca, 31 lipca, a już rzeczy na Halloween. Ale jaja. Widziałam świetliki, przyszłam sobie je złapać, tu gdzieś, o tam był, ale nie wiem, czy było widać. O, jest, widziałam jeden. Zbliżę Wam chociaż, o, teraz też, chociaż tak za bardzo nie widać. Ja siedzę sobie na patio. Widzę, że sąsiad też siedzi. Nawet ognisko mu się tam pali. Zęby mnie bolą, ja idę spać, kochani. Nie wiem, czy już będę kończyła tego vloga, czy nie. Jeśli tak, to do następnego. Bye.